Cześć Michał. Cześć Paweł. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o problemie, który narasta i narastać będzie, który nie był jeszcze aż tak bardzo widoczny kilka lat temu, a który się teraz nawarstwia. Mam na myśli zajmowanie miejsc przeznaczonych dla samochodów elektrycznych przez inne auta i co więcej, nie chodzi mi już o tego osławionego Trafikara i Greenwaya, tylko że coraz więcej rzeczywiście zdarza się innych samochodów w galeriach handlowych. Ja ciekaw byłem, kiedy ten temat poruszysz, to jest pokłosie naszej rozmowy z zeszłego piątku. Tak, no skoro mi opowiadałeś o tym, no to ja uważam, że najlepsze są tematy takie, które pisze życie. Ale wiesz, to będzie pierwszy odcinek, w którym narzekamy. Na sytuację? Ja pytam, ty odpowiadasz. Nie wiem, czy to możemy narzekać, no ale okay, dawaj. Faktycznie miałem... Opowiedzmy, o co chodzi. Faktycznie, w zeszłym tygodniu miałem taką sytuację, że w Galerii Mokotów więcej samochodów było spalinowych na miejscach przeznaczonych do ładowania aut elektrycznych niż elektrycznych ładujących się. No i jako, że byli akurat w jednym samochodzie był kierowca, to poprosiłem go grzecznie, żeby odjechał, że to jest miejsce, które operator tychże stacji wynajmuje i ponosi jakieś koszty miesięczne i tak trochę nieelegancko stać i zajmować te miejsca, które nie są przeznaczone akurat dla tego pana i dla tego samochodu. I naprawdę ta rozmowa miała być kulturalna. Skończyło się, jak zwykle w naszym przypadku, pyskówką. Usłyszałem, że Skoda Fabia z kogutem taksi akurat się ładuje. No nie ma niestety Skody Fabii elektrycznej, chociaż znając naszą miłość ale, do City Go, to... Moment. Jaka Skoda Fabia? O czym ty mówisz? Stała sobie taksówka Skoda Fabia. Aha. Na miejscu przeznaczonym do ładowania samochodów, na miejscu przy stacji ładowania i po uprzejmej prośbie, żeby ktoś odjechał. Pan taksówka tak, powiedział, że się ładuje, Ładuje się. A potem mi powiedział jeszcze, żebym sobie poszedł daleko niewyględnych słowach i że generalnie to on tutaj nikomu nie przeszkadza. Tak, no i to jest właśnie fajny taki przyczynek do tego, jak reagować w takich sytuacjach. Jak zareagował Michał Baranowski? Nie, no uprzejmie pana poprosiłem, że mimo wszystko jest tutaj więcej miejsc, więc skoro te nie są przeznaczone dla niego, tak jak inne miejsca, w takich przypadkach na przykład miejsca dla niepełnosprawnych nie są przeznaczone dla kierowców pełnosprawnych, żeby przestawił swój samochód i temat mamy zamknięty. Okej, pan mówi nie. Pan mówi nie, więc ja trochę z uwagi na to, że może nie miałem czasu albo specjalnie ochoty wdawać się w dalszą dyskusję, po prostu wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem pod 112. I finalnie przyjechał patrol, pan już uciekł, bo się wystraszył. Mm-hmm. Ale to jest znowu, wiesz, bo to jest, po to o to cię dzisiaj pytam, żeby dać wskazówkę kierowcom samochodów elektrycznych, jak w takiej sytuacji reagować. No bo rzeczywiście to się zdarza i myślę, że się będzie coraz częściej. Tak, i teraz generalnie, jeżeli to jest galeria, to pojawia się pierwszy problem, czy to jest strefa ruchu, czy nie. Akurat w galerii Mokotów mamy strefę ruchu, więc mogą przyjechać służby i ukarać takiego kierowcę mandatem, tylko nie policja, ale straż miejska. Zaraz do tego dojdziemy. Ale przecież jest coś takiego jak ochrona do diabła, nie? Jest. W każdej galerii handlowej. Jest i nawet jest tabliczka z numerem telefonu do ochrony, jeżeli stoi samochód nieuprawniony, żeby tą ochronę powiadomić. Czyli to jest trochę tak jak ochrona na osiedlach mieszkaniowych, że jest, ale nic nie widzi, nic nie robi, nic nie słyszy? Nie, generalnie widzi, robi niewiele, być może nie może, bo może wywołać kogoś przez megafon, jak ktoś przyjdzie, to przyjdzie albo nie przyjdzie. No i tyle. Dobra, teraz zanim przejdziemy do tej straży miejskiej, czy w takim razie administrator galerii handlowej, zarządca, o to jest lepsze chyba, bo to tak się fachowo nazywa, zarządca galerii handlowej może w takiej sytuacji takiego zawodnika ukarać mandatem? Mandatem nie, ale... Ale przecież było coś takiego, że jeżeli zajmujesz miejsce uprawnione, pamiętasz? Regulamin. Jeżeli wprowadzisz regulamin parkowania i napiszesz, że jest samochód nieuprawniony, zajmuje miejsce przy ładowarce, to można nanieść taką opłatę administracyjną, nie wiem, 500 zł. Bodajże widziałem taki zapis gdzieś w regulaminie przy stacjach Greenway. Muszę to zweryfikować. Rozmawialiśmy o tym, oni to wprowadzili, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś na przełomie chyba lutego, czy no mniejsza z datą, ale rzeczywiście to wprowadzili. Nie wiem, jak z egzekucją tego jest. Tak, wiesz, ale większy problem, myślę, że nie byłoby tego problemu, gdybyśmy do tego podchodzili życiowo. Znaczy, spodziewam się, że nikt tego nie robi złośliwie. Znaczy, argument pana taksówkarza był taki, że on po prostu tutaj nikomu nie zajmuje, bo nie ma samochodu. Nie, faktycznie były 4 samochody, które się ładowały i 5, które się nie ładowało, Michał, i były jeszcze 2 wolne miejsca. To jest taka sama akcja, jak są ludzie, którzy zajmują miejsca dla osób niepełnosprawnych, tak, bo im się nie chce kawałek dalej podać. Więc nie byłoby
byłoby tematu, gdybyśmy byli bardziej życzliwi. Kulturalni. Kultura kierowców. Natomiast no nie spodziewam się, żeby kierowcy aut spalinowych tak bardzo nam zazdrościli z racji tego, że jeździmy taniej. No ceny paliwa, nie, no nazwijmy to rzeczy po imieniu, to jest po prostu zwykłe chamstwo. No ja tak, się nie boję takich słów. Chamstwo, buractwo i jeszcze wszystko, co najgorsze. Taka prawda. No tak, brak kultury. Tak. No dobra, no ale wiemy, że już tak, nie zajmie się tym ochrona. Pan z brakiem kultury nie odjedzie, wręcz trochę inwektyw ci nawrzuca. No i co robisz? Dzwonisz na 112. I okazuje się, potem przyjechał patrol policji, okazało się, że najlepiej wzywać Straż Miejską. Jeżeli strefa ruchu, no to Straż Miejska jest upoważniona do tego i ma czas, bo tak zrozumiałem, że policja takimi pierdołami to się nie będzie zajmować, i ma czas, żeby takiego kierowcę ukarać. No właśnie. W jednym ze swoich TikToków, które coraz bardziej lubię, powiedziałem, że w tym kraju szybciej naładuje się samochód, niż przyjedzie policja na interwencję. Nie, akurat. Ile jechała? Nie, szybko. Co to znaczy? Kilkanaście minut. Kilkanaście czy tak, kilkadziesiąt? Nie, kilkanaście. Miałeś chyba wyjątkowe szczęście. Szybciutko. No i przyjechali i co? No porozmawialiśmy chwilę, spisali sobie numer rejestracyjny tego pana i powiedzieli, że go poszukają gdzieś tutaj w okolicy. Aha, i w takich przypadkach wzywać Straż Miejską, jeżeli tu jest strefa ruchu, to okej, w porządku. To można ukarać takiego kierowcę. A co robi Straż Miejska? Blokadę na koło czy mandat? Dobre pytanie, ale to już jest robota dla ciebie. Zaproś kiedyś może rzecznika Straży Miejskiej do tak, nas tutaj. Ja myślę, że to może być, wiesz co... Ciekawa rozmowa. Może być ciekawa rozmowa, natomiast to... No nie wiem, jakbym go tak wziął z marszu, to może też by były trudne pytania. Wiesz co, bo to generalnie dawno się nie spotkałem z taką sytuacją, że na miejscu dla samochodów elektrycznych parkują inne auta. I faktycznie tym wyjątkiem jest chyba Galeria Mokotów, bo te miejsca są za dobre. Wiesz co, bo widzisz, bo tu wracamy znowu do tematu, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Ja od jakiegoś czasu, jak jestem w centrach handlowych, zwracam na to uwagę. Tak po prostu lubię sobie właśnie zerknąć. Coraz, tak jak powiedziałem na początku tego programu, że takie sytuacje mogą mieć miejsce coraz częściej. Niestety, ja rzeczywiście ich aż tak dużo nie obserwuję. To znaczy ładują, zazwyczaj są to samochody elektryczne bądź hybrydowe i zazwyczaj są podłączone. Rzadko się zdarza, że nie są podłączone, ale wyjątkiem jest właśnie ta Galeria Mokotów, która wręcz ma miejsca tam, gdzie ich, do ładowania samochodów elektrycznych, tam gdzie ich być nie powinno, bo to są miejsca premium. Najlepsze z najlepszych. I może to jest powodem tego, że właśnie tak wygląda sytuacja. No ja tylko na 15 minut, a ja tylko idę zapłacić za parking. No, no ale ja też przyjechałem się podładować na 15 minut. Byłem świadkiem takiej sytuacji, jak pan podjechał na te miejsca greenwayowe, które są trzy, stanął w poprzek i powiedział, ja idę tylko zapłacić. No i zablokował skutecznie całą ładowarkę na 10 minut. No, okej, co mu zrobisz? No więc to trzeba ewidentnie piętnować. No dobrze, a czy poza Strażą Miejską widzisz jeszcze jakieś możliwości? Paweł, nie byłoby problemu, gdybyśmy mieli więcej kultury. Naprawdę, to jest tak proste ja i tak oczywiste, słuchaj, że szkoda nerwów. No tak, ale żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy i tak z dnia na dzień nagle niemal 40 milionów ludzi w Polsce nie nauczysz kultury. Oczywiście jest część coraz większa, która że jest bardzo kulturalna i widać tą kulturę na drodze, ale jak widać nie dotyczy to wszystkich. Wiesz, no tak, no być może, nie wiem z czego to wynika. No ja nie staję na miejscach dla niepełnosprawnych. Mm-hmm. Jak nie muszę, to nie staję. Nawet staję w galeriach handlowych dalej, żeby mnie nie poobijali. Słuchaj, nie o to mi trochę chodziło. Ale, wiesz, no... Czy wy jako firma dostarczająca system do zarządzania stacjami ładowania, czy na przykład właśnie, nie wiem, rozmawiacie na ten temat z operatorami, albo sugerujecie... Chyba musimy zacząć. Chociaż zawsze elektromobilność kojarzyła mi się z takim pozytywnym przekazem i nowego rozwoju motoryzacji, i dbałości o środowisko, i poprawy bezpieczeństwa. Ale proszę, wiesz, błagam, i Michał. Teraz to będziemy katami, czy egzekutorami tego, że trzeba kogoś wychowywać, albo wyrzucać, nie daj Boże. No, wolałbym tego nikt. Słuchaj, znasz takie powiedzenie, że jak ma się dobre serce, to trzeba mieć twardą dupę. No i musisz wybrać, no i wtedy po faktycznie, której stronie stoisz. No i faktycznie, jeżeli galeria handlowa, jedna czy druga, chce dbać o swoich klientów, kierowców aut elektrycznych, no to moim zdaniem ochrona powinna być bardziej stanowcza i powinna egzekwować zapisy regulaminu, najpierw je wprowadzić, co do kary administracyjnej czy opłaty administracyjnej za parkowanie samochodu nieuprawnionego na takim miejscu i tyle. I myślę, że żeby się bardzo szybko problem rozwiązał. Zobacz, jak wolniej jeździmy w miastach po tym, jak zostały podniesione mandaty. Zauważyłeś? Tak. I teraz pytanie, czy to z drugiej strony, czy to mandaty, czy ceny paliwa i czy nauczyliśmy się jako drivingu z tego tytułu. Ale... Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba jednak mandaty. Mandaty. Tak mi się wydaje. Przyszedłem w tym kierunku.
Przyszło mi do głowy, że się jeszcze zbliżają się wakacje, przepiękne, słoneczne dni, może jakiś czas na jakieś happeningi w galeriach kamerowych. Nie, myślę, młodzież że, można zająć. No, dzisiaj poruszyliśmy ten temat, bo faktycznie jakąś miałem eskalację w zeszłym tygodniu. Happeningi tych samochodów ostatnio w Sejmie były modne, więc... Tak, że tych samochodów było faktycznie dużo nieuprawnionych w miejscach, ale to jest tak proste i tak oczywiste i bądźmy dla siebie przyjaźni, postawmy samochód te kilkadziesiąt metrów dalej, dla zdrowia się przejdźmy. Jak już nie możemy jeździć samochodem elektrycznym, to chociaż potuptajmy trochę. Posłuchajcie apelu Michała, a my widzimy się już za tydzień. Cześć Michał. Cześć Paweł.